Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Baldur's Gate 3. No dobra, jesteśmy w tej takiej lokacji bardzo ciekawej. Musimy wyeksplorować tutaj dalej ten rejon, bo tu jeszcze nie byliśmy. Ale zanim pójdziemy tam dalej, ja bym chyba się może jedną postacią może wrócił do tych całych podziemi. Niech to będzie Hagios. Żeby zobaczyć, czy tam jeszcze coś nie mamy ciekawego w tych podziemiach, bo tam te pająki żeśmy pozabijali generalnie, więc może już nie będzie więcej tych wszystkich tutaj jakichś wrogów. Poza tym Hagios ma te buciki fajne, które pozwalają mu chodzić po pajęczynach, więc ja bym, że tak powiem, skorzystał z tego. Zwłaszcza, że gdzieś tutaj nie byliśmy, w tym kierunku. Tak przy okazji był jakiś patch ostatnio dość duży. Strasznie dużo gigabajtów się ciągnęło. Zobaczymy, co się pozmieniało. Może ja powinienem się skradać tak na wszelki wypadek. Bo jak żeśmy tam jeszcze nie byli. O, kurde, rzeczywiście, coś tam jest. Pająk fazowy jeszcze jest. Tu jeszcze są pająki. O, no dobrze, że zacząłem się skradać, bo bym wpadł z deszczu pod rynnę. Tam goś chodzi. Czyli definitywnie jeszcze tam parę rzeczy jest, parę wrogów jest i coś może ciekawego być. Tylko pytanie jest takie, czy to jest jedyny pająk fazowy, czy jeszcze jest ich kilka tam sztuk? On jest gdzieś tam na dole. W sumie do skradania to byłby lepszy ten łotrzyk. Nie wiem, jak on ma tam na imię. No tu się szkoda, że się nie podświetla w tym momencie. O! Pająk fazowy, matka rodu. O nie! Matka rodu, spadamy stąd. To nie. To się tutaj nie będziemy bawić. Którędy ja tu przyszedłem? Tędy chyba. Sorki, ale... To za duże ryzyko. To nie mamy szans. Jak taka jakaś matka rodu, to ona tam nie wiadomo, co będzie, kurczę, kombinować. Dobrze, czyli jeszcze nie jest tu do końca wszystko wyeksplorowane, ale więcej już nie wyeksplorujemy, bo jest zbyt niebezpiecznie tam dalej iść. Zresztą i tak żeśmy sobie ledwo dali radę z dwoma pająkami fazowymi, plus z tym całym, tymi dwoma takimi pajęczarzami. A jeszcze jakaś taka, kurczę, boss, powiedzmy, typu matka rodu, to nie, to nie. To sorki, ale to by było za... To nie do ogarnięcia na naszym poziomie. Ale warto wiedzieć, że tam jeszcze coś jest. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy dalej. Ja wolę jednak zbierać to tak, bo oni się tak pętają pod nogami, trochę szczerze mówiąc. Tu w ogóle jest jakieś wejście, czy jakiś szkielet. Tu żeśmy w ogóle nie wyszli na górę. Pytanie, czy się tam da jakoś wskoczyć. Chyba nie bardzo. Wow. Wow. Tu jeszcze coś jest ciekawego w ogóle.
Tu na górę to może by się dało wejść, omijając te, bo całe. A nie, bo to jest studnia. Okej, okay, dobra, dobra, to tu byliśmy. Dobra, dobra, dobra. Tylko to tak dziwnie wyglądało, ta studnia tutaj. Taka w powietrzu zawieszona. No dobra, to tam jest co najwyżej jeszcze jakiś szkielet, ale to mniejsza z tym. Nie będziemy każdego szkieleta oglądać. Narzędzia złodziejskie, dużo lin. Nie wiem, czy z tej liny coś możemy, szczerze mówiąc, zrobić. Czy na przykład, nie wiem, sobie rozwiesić tą linę, żeby można było. O, tu dalej nie wiemy, co można craftować. Żeby można było, nie wiem, dostać się w jakieś niedostępne miejsca. No tak zakładam, że to tak pewnie w założeniu ma działać. Ale jak to będzie w praktyce działać, to nie wiem. Kowadło. Jeszcze jakaś skrzynka. Wow. Halabarda. To mnie przeciąży na pewno. Kurczę, kamera jeszcze jednak trochę wariuje. To jakaś skrzynia otwarta. Ziemniak. Ziemniaki to dobre, bo się będzie można podleczyć. Wcinając ziemniaki. Jakieś złoto. Trzeba będzie definitywnie znaleźć miejsce, gdzie można by sprzedać te wszystkie rzeczy jakiegoś handlarza. Natomiast no, na razie nie widzę nic tutaj takiego. Chyba że z goblinami się da handlować. Tu jeszcze. A, jeszcze zestaw do rozbrajania pułapek jest. Tu jeszcze są rzeczywiście jakieś kufry. Dobra, ty jesteś pewnie przeciążony. No, jakżeby inaczej. Więc tak, jakieś młoteczki, to nie, ciebie przeciąży to. Ty jesteś na maksa. Halabardy, nie halabardy. Nie no, na pewno musimy. Na pewno musimy znaleźć jakiegoś, że tak powiem, handlarza. Bo na razie mamy tyle rzeczy pozbieranych, że już sami nie wiemy, co możemy robić. Nie wiem, do czego ta moneta duszy jest. Szczerze mówiąc. Co to jest? Zimowity, czy coś tam macie pęczki. Dobra, to będziesz nosił te takie śmieci. Woda. Masz drugie buty. Możesz wino sobie wziąć. No, bo już powoli nie mamy jak, że tak powiem. Nie mamy gdzie wszystkiego nosić. Dobra. Wszyscy są maksymalnie dociążeni. Tak w ogóle to niektórzy z nas mogliby skorzystać na jakimś leczeniu albo krótkim odpoczynku. No właśnie. Okej, jestem z powrotem. Miałem drobne, że tak powiem, przerwanie telefoniczne. Wy pewnie nic nie zauważyliście, bo i tak, że tak powiem. Pauzę włączyłem, ale okej, okay, dobra. Chyba trzeba wyjść z tego. Są zamknięte, ale tu jest jakaś wajcha. Więc możemy ją otworzyć. Zobaczmy, gdzie wyjdziemy. A, tu jesteśmy. Poniżej tego całego miejsca. Kurczę, tych goblinów to tu jest strasznie dużo. No dobra, trzeba by się zastanowić, co dalej robimy. Nie zdobyliśmy tyle doświadczenia, na ile liczyłem, więc jeszcze jakąś rozróbę trzeba by zrobić. Czy ktoś w ogóle może, że tak powiem, być. Właśnie ten handlarz by był, bardzo chętnie bym zrobił. Tylko tak, nie możemy wrócić, zdaje się, do tego miejsca, albo możemy wrócić do miejsca, do tego gaju druidów. Możemy wrócić. Tam był handlarz, więc ja bym tak zrobił.
Co prawda nie mamy szybkiej podróży i to jest taka głupia sprawa. Może nie znaleźliśmy tutaj miejsca tego jakiegoś glifu do szybkiej podróży, więc pewnie dlatego nie mamy. Ale chyba najlepiej będzie jednak wrócić. Tak, tutaj jest brama, czyli cały czas po prostu na wprost. Sprzedać te wszystkie śmieci. No dobrze. Idą wszyscy. To jest dalej ten dzik nieszczęsny. No to już patrzyliśmy. Oczywiście się Gale będzie doczepiał. Czemu znowu oglądamy tego dzika? No bo tak. Mam nadzieję, że... O! Ale podrywacz tego gościa. No dobrze, jesteśmy z powrotem w Gaju. Sprzedajmy te wszystkie śmieci, bo i tak w większości z nich nie używamy, więc w ogóle nie ma najmniejszego sensu tego nosić. Zobaczmy, jakie będzie miał ceny. Pewnie takie, jakie miał przedtem. Dzień dobry. Tak. No dobra, nie targuj się już. Jeszcze nawet nie zacząłem nic tutaj ten sprzedawać. No dobrze, co możemy zrobić? Kufel z piwem. Daję akcje. Aha, to są akcje dodatkowe. Nie, najpierw sprzedajmy jakieś takie sztylety. Czemu ja nie mogę tego przesunąć na sprzedaż? Co jest grane? Dobra, jakbym chciał ciebie sprzedać. What the heck? Co się tu pozmieniało takiego? Może... Nie rozumiem, co się tu dzieje. Handel wymienny. No, i teraz zbadaj. Nie chcę zbadać. Czemu to nie chce działać? A, dwa razy trzeba kliknąć. Kurczę, no. Dobra, to możemy sprzedać. Srebrna obrączka. Możemy sprzedać. Srebrny naszyjnik możemy sprzedać. Co tutaj mamy? Jakichś takich... To pewnie jest do kraftowania, to ja bym zostawił. Mikstury też. Trucizna. Kurczę, ja tą truciznę bym sprzedał. Bo boję się, że się pomylę po prostu z miksturą leczenia. Teraz tak, czarów nie będę sprzedawał. Butelka tłuszczu, jad wiwerny. Takie rzeczy bym zostawił. Tu mamy dużo różnych śmieci. Co to są w ogóle? Różne, no właśnie. Czaszki. Kadzidło. Kałamarz i pióro. Po co mi kałamarz i pióro? Nożyce. Nożyce są prawie nic nie warte. Heliotrop to nie wiem, co to jest. Łyżki. Kości możemy gościowi posprzedać. To do jakiejś nekromancji może pewnie być potrzebne. Świeca. Świeca się może w sumie przydać. Muszle. Kolczaste urządzenie, nie mam pojęcia. Liny. Lina się może przydać. Co to jest? Malachit. Dobra. Jakieś małże mam to gdzieś. Nie będę tego wszystkiego zbierał.
Lejek separujący to pewnie do czegoś. Najwyżej będziemy coś zbierać. Puszta muszla. Jakieś kolczaste urządzenie. Dobra, nie będziemy tego sprzedawać. To zostawię, bo mógłbym ewentualnie agaty można sprzedać. I dużą butelkę bym zostawił, a małej butelki, bo to pewnie na kraftowanie tych, jakiś mikstur by było. Księgi i klucze nie. No dobra. Co możesz mi ty jeszcze tutaj, gościu, ewentualnie... ...178. Dobra, sprzedajemy to wszystko. Teraz tak, ty możesz sprzedać... Łopatę bym zostawił, to... Szczypce... Flet sobie zostaw. Maczuga... Lekki młot, nie, miecz długi, topór dwulęczny, nie mamy żadnego takiego gościa. A to tak dużo bardzo nie waży. Albo ja wiem, nie mamy tego, znajdziemy najwyżej już. Miecze, jakieś takie sztylety. Ty byś pewnie mógł miecz długi, 1D8 cięte, ale nie masz biegłości w tym, no właśnie. Więc to nic nie daje. 113. Nie będę się przejmował. Możliwe, że niektóre rzeczy warto byłoby zostawić, ale... Miecz krótki. Halabarda. No halabarda jest duża, ale na pewno nie będziemy mieć kogoś. Dwuręczny miecz też nie mamy. Tasak też nie mamy. Chociaż... Ty nosisz topór bojowy? Nie, drąg. 1D6 obuchowe. 1D6 cięte. A, mniejsza z tym. Goblinie sejmitar. Zbroje mamy trochę, możemy sprzedać. Czy w sumie ty mógłbyś, nie wiem, czy ty jesteś w stanie to używać, zobaczymy, bo na to nie sprawdzałem tego. No i teraz tak, jakieś kostury, maczugę jedną można zostawić, włócznie bym zostawił, miecze, drągi mi nie są potrzebne, skórzanych butów to wszyscy mają, więc nie ma co. Beczka prochu to jest ciężka rzecz, ale... Portret szlachcica. Masz portret szlachcica. Mam nadzieję, że to nie jest przedmiot fabularny. Nie jest przedmiot fabularny. A zbroja skórzana, pancerz jedna. No właśnie, to ty taką zbroję możesz sprzedać. Obuchowe, ty masz taką jedną. Dobra, teraz zobaczmy, bo my mamy w sumie 1100, czy możemy coś sensownego kupić z jakichś takich właśnie strzały. A strzały mogłyby być, strzała błyskawic, strzały lodowe, tylko to podejrzewam, że jest ograniczona liczba tego. Smoczy uchwyt, ale to ty, gościu, czy ty jesteś w stanie używać topór bojowy, taki coś? 1D6 cięte. To nie jest jakby sensowne. Ty w ogóle masz jakiś taki miecz stalowy. W sumie to tobie mogłem lepszy topór dać, bo... Chociaż nie, ty też nie miałeś tych biegłości. No halabard i toporów. No dzisiaj może być taki odcinek troszeczkę kraftowy do craftingu. Zbroja skórzana plus jeden. Ale to też nic nie daje, szczerze mówiąc. Amulet udręki żywiołów. Zemsta natury. O. Przewrócenie, stworzenie wody. No dobrze. Znaczy, szału nie ma, szczerze mówiąc. Nie jestem jakby tutaj
Zwój kroku przez mgłę. Niewidzialność. Chmura mgły. Strzała. 1K4 nekrotyczne. To nie wiem, czy ktoś może od nas tego używać. Kwasowa. Tylko to są dwie strzały tak naprawdę. I za te dwie strzały musimy zapłacić trochę kasy. Nie wiem, czy mikstur leczenia bym nie wziął. Nie kupił. Może jakąś taką strzałę warto kupić jedną. Od ognia. Tworzy pole ognia. Ile to będzie nas kosztować? 250 to nas stać. Zwoje ożywienia, ile będą kosztować? 1000. Zużyliśmy trochę tych zwojów ożywienia, więc ja wolałbym kupić. Może da się to jakoś, że chcę jeden. Nie wiem, jak zrobić, żeby kupić tylko jeden. No dobra, to nie będę kupował w takim wypadku. Spróbujmy tak zrobić. Za 250 kupmy takie rzeczy. Dobra. Dobra. I teraz trzeba by się tutaj jakby... Da się to jakoś posortować czy coś tego? Kasę zbiera. Czy to się podziel, przekaż do Hagiosa. Kasę wszystkie, Hagios nosi kasę. Ty masz ziemniaki, masz zwój ożywienia, dobra. Teraz tak. Strzały do kleryka. Ty masz chyba najlepsze w tym momencie. Albo może ty będziesz używał. Zobaczymy. Tylko trzeba by zobaczyć, jak się to ekwipuje. Jak się to rzuca, te strzały. Czy po prostu ja tutaj mam od razu przygwożdżenie, atak dystansowy, rąbnięcie. Jak mogę użyć takiej strzały? Wystrzel. Dodaj do paska skrótów. A, tak się to robi, jako akcja. Dlaczego jedną mam, a nie dwie? Przecież dwie kupiłem. Już coś nas oszukali. No dobrze. Buty pajęczych nóg, czyli tyle mamy na razie. Ty już tu więcej nic nie zrobisz, natomiast się zastanawiam. Ty masz 11 plus 3 zręczność. Plus 2 zręczność. To tobie chyba zręczność jest potrzebna. Znaczy mógłbyś zbroję skórzaną sobie wziąć? Zbroja łuskowa. Przekaż. Czy to będzie powodowało jakieś kary? A, brak biegłości. Czy ty nie możesz w ogóle pancerzy używać? Czyli pancerz mamy 14. To zbroję skórzaną można by jeszcze sprzedać. Ty masz lekki pancerz. A możesz użyć na przykład tego. Brak biegłości. 11 plus 3 zręczność. To jest dokładnie to samo. A ty masz koszula kolcza 13 minus 1 zręczność. Zobaczmy, czy jak ja bym chciał tobie to dać. Utrudnianie przy testach na skradanie. A, rozumiem. No dobra, to w takim wypadku zostawmy to tak jak jest. Czy da się to zmieniać tutaj? Nie można przygotować więcej czarów. Może warto by tutaj pozmieniać, jeszcze troszkę się przygotować. Piórko spadanie, promień zatrucia.
Uśpienie, tłuszcz, fala gromu. To jest fajne, tylko to rzadko, że tak powiem, udało się to wykorzystać. Chmurę mgły zrobiłbym tak. Stworzenie wody, pocisk, kojące słowo, zadawanie ran, ochrona, tarcza. Zamiast tej wody dałbym taki czar do leczenia jednak. Ty masz tylko takie coś. Ty masz co? Pocisk wiodący, ochrona. Tego nigdy nie używałem. Dajmy... Czemu nie mogę? A, bo za dużo miałem. Niepłonące dłonie mogą się jeszcze... Coś, żebym tu namieszał. 5 na 5. Za dużo mam już. Ochrona, tarcza wiary. Zguba. O, przetłumaczyli to Bane chyba na zgubę. Rozkaz, zatrzymanie się. Dobra, zostawmy to tak na razie jak jest. Okej. Okay. No dobrze, mamy, ojej, 26 minut. Co jeszcze możemy zrobić? Tu żeśmy chyba już wszystko w tym gaju wyodwiedzali, tak mi się wydaje. Nie ma co prawda tego miejsca takiego, gdzie by później nas tutaj przenosiło. Więc nie wiem, co tutaj... Lećmy może z powrotem gdzieś. Wyeksplorujmy gdzieś jakiś jeszcze teren. Ten odcinek na razie jest troszkę taki, powiedziałbym, bardzo na zarządzanie poświęcony. A, jeszcze jedną rzecz bym, żeby nie zapomnieć zrobić. Podziel. Musimy się... A, ty masz dwa, dobra. Musimy się, że tak powiem, podzielić, żeby każdy miał coś do leczenia. Po co ty masz tą skrzynię? Wyrzuć to. Wyrzuć to. Czemu nie mogę tego wyrzucić? To waży od groma. Nie, nie, no, 10 kilo. Zbadaj. No, zbadaj mnie nie interesuje. Nie wiem, czemu nie mogę tego wyrzucić. Hagios. Wyrzuć tą skrzynię. Mówię ci. No nie wiem, coś się dziwnego zbagowało. Spróbujmy to, dobra, sprzedajmy ją. W takim wypadku. Sprzedajmy tą skrzynię. Skoro nie możemy jej wyrzucić. Tak, tak, potrzebujcie ci sprzedać skrzynię. O ile mogę ją sprzedać. No. Dobra, pozbyłem się skrzyni. Dobra. No dobrze, warto by jeszcze gdzieś coś może poodwiedzać. Czy tu w ogóle byliśmy? Tu chyba żeśmy nie łazili. Nie, tu żeśmy łazili, bo to była taka bitwa na górze. Tak. Tu jest w ogóle jakieś dziwne zejście na jakieś miejsce, gdzie jest plaża. Wow. To fajnie wygląda. Idziemy dalej. Proszę wycieczki, idziemy dalej. Może na lewo, bo tam żeśmy jeszcze nie byli w sumie. Tu jest jeszcze niewyeksplorowany teren.
Może coś się uda tutaj zrobić ciekawego. Gai Silvanusa. Tam jest. No tam na dół to nie zejdziemy. To tu u góry jest ten Gai. Tam się da jakoś wleźć? Na pewno nie tędy. O! W tym Gaju jacyś ludzie są. Tu już byliśmy, bo to jest ta rozpierducha, co ten spadł statek cały. Ale w tym Gaju chyba nie byliśmy. Lazel złapana tu jest. Dmesa. Damais. Poziom drugi. Coś czuję, że tu może być jakaś bitka, bo ciekaw jestem, czemu ją złapali. No nic, może zajmiemy się tym już w następnym odcinku, a na razie cóż, motto na zakończenie dzisiejszego odcinka, rany, sobie narzuciłem wymyślanie tego, na samo zakończenie tego motta odcinka i teraz już mi się wszystko, że tak powiem, utrudniłem sobie życie. Dobra, coś z tą skrzynią trzeba by wymyślić. Dobra, skrzynia nie jest zła. Tyle mi przychodzi do głowy. Marne to znowu. Ojej, trzymajcie się, cześć.